No dobra, to trzeba zrobić przerwę, dlatego że tu jest taki wał. Nie wiem, czy to będzie widać. O, ten wał tutaj pod spodem to jest wał prowadzący. I on ma regulację i tak naprawdę trzeba go trochę podnieść, żeby nie darło po ziemi, dlatego że właśnie jeżeli mamy nierówny teren, no to te zęby dotykają ziemi, piachu, kamieni. Tu już znalazłem przed chwilą jakiś właśnie kamień i wtedy jest ryzyko znowu uszkodzenia maszyny. No a tego byśmy nie chcieli, dlatego że komplet zębów 1500 plus ile roboty, więc to bez sensu jest. Więc tu już właśnie ojciec dokonuje już zmiany wysokości wałka. Jak widać, taka śruba tutaj jest z boku, ją się odkręca z jednej i z drugiej strony i wtedy, jak widać, i możemy wałek prowadzący obniżyć niżej o jeden ząbek, wystarczy i wtedy będzie cała trawa koszona, plus dodatkowo nie będzie ryzyka, że nastąpi jego tutaj uszkodzenie tych zębów. Więc taki jest system. Szkoda, że o tym wcześniej nie wiedziałem, bo na pewno bym oszczędził jeden komplet zębów. A jak widać, tutaj obniżenie tego wałka nie jest problematyczne. Tam musisz chyba tą drugą poluzować też. Tak, bo jest. No. Także działamy dalej.